30 lipca wspominamy błogosławionego Sergiusza Sitpaso, prezbitera i męczennika. Sergiusz urodził się 24 kwietnia 1884 roku w Alariz w północno-zachodniej Hiszpanii. Już jako dziecko chciał być kapłanem, wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów, a w roku 1912 przyjął święcenia kapłańskie. Związany był z domem zakonnym w Barcelonie. Tam pracował wśród młodzieży jako katecheta. Znana była jego ujmująca dobroć. W czasie prześladowań kościoła w Hiszpanii 22 lipca 1936 roku został usunięty ze swojego klasztoru. Błąkał się po mieście, szukając dachu nad głową. Nie było to łatwe, gdyż ukrywanie kapłanów było surowo karane. 30 lipca 1936 roku Sergiusz jechał tramwajem. W tym czasie milicjanci, którzy go obserwowali, podejrzewali, że jest kapłanem. Przemocą wyciągnęli jego rękę z kieszeni, w której trzymał różaniec. Zapytany potwierdził, że jest kapłanem, salezjaninem. To było równoznaczne z karą śmierci. Wykonano ją jeszcze tego samego dnia, bez sądu. Sergiusz Sitpaso miał 52 lata. Zginął w czasie prześladowań za odważne świadectwo wiary. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 11 marca 2001 roku wraz z 232 innymi hiszpańskimi męczennikami. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Sergiusz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.